Cześć, witaj bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem troszkę coś więcej na temat shortów na YouTubie. YouTube Shorts jest to taka odpowiedź YouTuba na TikToka. Są to filmy w orientacji pionowej. Dostępna jest aplikacja, jest aktualizacja na regionie Indie, bo tam jest testowana ten dodatek, gdzie możecie prosto z telefonu w łatwy sposób nagrywać shorty. Jest jeszcze inna możliwość, żeby nagrywać shorty na komputerze lub na telefonie. Na telefonie jest bardzo prosto, możecie to zrobić nagrywając coś w orientacji pionowej i dodając w opisie i w tytule hashtag psychorytys. No zresztą tutaj mam coś takiego. Dodajecie to do opisu i tytułu i wtedy wrzucacie film i on jest zakwalifikowany jako shorts, czyli krótkie filmy. Na krótkich filmach się nie zarabia, nie ma tam reklam, chyba że ktoś obejrzy wam te krótkie filmy na komputerze. To wtedy jest szansa, żeby dostać tam parę groszy, ale są to filmy do minuty trwające, więc na pewno dużo nie da się zarobić. Jak wrzucać shorty na komputerze? Bardzo prosto. Pierwsze co musicie, odpalić program do renderowania, do obróbki wideo. Ja korzystam z Vegasa. W właściwościach projektu musicie zmienić na orientację pionową wysokość na 1080, szerokość na 1080, wysokość na 1920, FPS-y jakie tam chcecie, to już od was zależy. Gdy macie taki projekt, wrzucacie swój film i teraz tak, są dwie opcje. Film będzie w takiej orientacji pionowej, więc musicie film tak przekręcić. Są dwie opcje do robienia. Ja albo mogę odwrócić ten film tak jak tu, żeby on zakrywał całe dostępne tło. Ewentualnie możecie tak, ja tu wrócę do ustawień tych, które pierwotnie miałem, bo chcę wam coś pokazać ważnego. Jeżeli odwrócicie film, bo zazwyczaj będzie on tak, możecie go rozciągnąć, możecie dać trzy filmy na raz, w sensie tutaj 1, 2 i 3. Ważne jest, to już od was zależy jak obrobicie ten film, ważne jest, żeby nie było tych czarnych elementów, bo wtedy YouTube nie zakwalifikuje wam tego filmu jako shorty. Cała ten przestrzeń musi być zakryta, więc najlepsza opcja jest albo rozciągnąć ten film, tak, i obrócić. I wtedy ten film jest traktowany jako shorts. Gdy to już zrobicie, oczywiście klikamy File Render As, czyli zapisz jako, i pamiętajcie, że również musi być takie rozszerzenie. Ja już mam sobie zapisane, więc template musi być również wysokość 1920 i szerokość 1080. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące shortsów, napiszcie w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć lub nagrać poradnik na ten temat. Do zobaczenia.